Wolność powstaje właściwie w naszej świadomości poprzez uświadomienie sobie, że my ją posiadamy. Musimy ciągle mówić o prawie do samostanowienia, który nie funkcjonuje w polskim prawie, ponieważ obywatel polski jest pozbawiony możliwości decydowania w sprawach, które go bezpośrednio albo pośrednio dotyczą. I tym samym ograniczona zostaje automatycznie wolność, która właściwie jest w Polsce definiowana przez nakazy i zakazy. Pani powiedziała, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. To jest to słynne stwierdzenie tego francuskiego dyplomaty i filozofa Alexisa de Tocqueville'a. Rzeczywiście on tam powiedział, czyli on już sugeruje, że wolność właściwie nie może być nieograniczona w społeczeństwie, czyli w konkretnej sytuacji państwowości. Dzień dobry. Dzisiaj witam Was na kanale ponownie w tym duecie Agata Kępa i profesor Mirosław Matyja. Witam. Tak jak w poprzedniej rozmowie zapowiadaliśmy i co nieco zdradzaliśmy, będzie dzisiaj o wolności. Wolności pozytywnej, negatywnej. Zastanowimy się w ogóle, czym ta wolność jest i jak wygląda wolność do współdecydowania. Także może właśnie na sam początek, czym jest wolność? Myślę, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale może uda się jakoś zarysować tutaj naszą rozmowę. Łatwo zadać takie pytanie. Czym jest wolność? Wolność jest definiowana na wiele różnych sposobów, ale właściwie najłatwiej jest powiedzieć, człowiek rodzi się i żyje wolny. Ale wiemy, że to nie jest takie proste. Wolność właściwie musimy walczyć całe nasze życie. Wolność powstaje właściwie w naszej świadomości poprzez uświadomienie sobie, że my ją posiadamy. Generalnie, powiedzmy oficjalnie, wolność oznacza dokonywanie wyborów. Na przykład, jeśli my teraz rozmawiamy ze sobą, to myśmy dokonali tego wyboru. Myśmy dokonali wyboru, że chcemy razem teraz rozmawiać i właściwie to jest to działanie człowieka, które jest zgodnie z jego wolą. To była wola pani, to była moja wola, że my teraz rozmawiamy i to jest właśnie wolność. Wolność oznacza dokonywanie wyborów i ona jest niezależna od wpływu innych osób, ona jest niezależna od sytuacji, ona jest niezależna od wpływu z zewnątrz. To jest wartość, która jest niezależna od jakiejkolwiek instytucji. Czyli wolność to jest po prostu brak przymusu. To są działania, które pozwalają nam funkcjonować zgodnie z naszą własną wolą. To jest sytuacja dokonywania wyborów spośród wszystkich dostępnych, ale podkreślam, dostępnych opcji. Czyli mówimy tutaj, jeśli chodzi o wolność, o braku zniewolenia, mówimy o braku ograniczeń ze strony władz na przykład, więc chodzi o wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność wyznania czy wolność gospodarczą, ale również chodzi o brak ograniczeń ze strony innych osób, na przykład szefa w pracy, czy też braku ograniczeń ze strony zwyczajów społecznych. Myślę na przykład o religii i tak dalej. Wolność, to trzeba powiedzieć, to jest wartość naturalna. To nie jest coś, co jest określone tym prawem pozytywnym, czyli prawem stworzonym przez człowieka. To jest wartość naturalna, to jest wartość pierwotna i ona w żaden sposób nie może być mierzalna. Czyli nie można wolności dawać, nie można wolności odbierać, nie można wolności mierzyć. Ktoś ma na przykład tyle wolności, inny ma więcej wolności. Nie, nie, to jest stała wartość. Czyli krótko mówiąc, wolność po prostu jest. Wolność po prostu jest i ona jest, jak już powiedziałem, niemierzalna, natomiast ważne jest to, aby w pewnym sensie kierować tą wolnością w ramach społeczeństwa, czyli ją w pewnym sensie, niechętnie używam tego słowa, aby ją ograniczać pewnymi ramami prawnymi, normami, wartościami, aby ta wolność nie była dzika, aby ta wolność była po prostu
w pewnych ramach, czyli aby ta wolność była konstruktywna. Niemniej jednak wolność to jest prawo naturalne człowieka, a więc powtarzam jeszcze raz, to jest wolność podejmowania wyborów zgodnie z naszą własną wolą. No i właśnie wolność jako ta możliwość decydowania o sobie z własnym życzeniem to chyba taka najpowszechniejsza definicja, ale tak naprawdę spotykamy się z przeróżnymi koncepcjami na temat tego, czym jest wolność. Tak naprawdę myślę, że od zawsze ludzie się nad tym też zastanawiali, bo przecież już mamy też cały czas obecne chociażby w kanonie koncepcje Platona, Arystotelesa, które potem cały czas jakby też się z kolejnymi filozofami zmieniały. My dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o wolności w kontekście państwa i polityki, żeby właśnie też ten temat starać się tak zawęzić, bo gdybyśmy chcieli rozmawiać o całej wolności, to przecież tutaj by siedzielibyśmy godzinami tak naprawdę. Jedną z takich też koncepcji rozumienia wolności jest ta wolność libertariańska, ale też z drugiej strony dużo osób myśli o tym, że ta wolność jest w jakiś sposób ograniczona. Na przykład samo to powiedzenie, że wolność jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Jakie są takie najpowszechniejsze koncepcje wolności i ograniczenia? Pani powiedziała, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. To jest to słynne stwierdzenie tego francuskiego dyplomaty i filozofa Alexisa de Tocqueville'a. Rzeczywiście on tam powiedział, czyli on już sugeruje, że wolność właściwie nie może być nieograniczona w społeczeństwie, czyli w konkretnej sytuacji państwowości. Bo jakbyśmy wzięli praktykę wolnościową, która przekracza te społeczne normy i wartości, to wówczas nie moglibyśmy mówić o wolności, tylko o samowoli albo o anarchii. Czyli wolność powinna być w państwie po nowoczesnym prawnie chroniona. I te uregulowania prawne, jeśli chodzi o pewne ograniczenie wolności, one są zapisane w prawie międzynarodowym i w prawie krajowym, przede wszystkim w konstytucjach państw demokratycznych i oczywiście w konstytucjach tych państw, które uważają się za demokratyczne. Ale i to jest właśnie ważne, abyśmy wiedzieli, że istnieją te ograniczenia. Tylko te ograniczenia, one nie powinny być nadmierne. Ograniczenia, które są sterowane niejako przez prawo, a więc prawne ograniczenia wolności, i one właściwie są tworzone poprzez ustawodawcę, czyli mówimy tutaj o tak zwanym prawie pozytywnym, a więc o tym prawie, które jest ustalane przez człowieka, przez ustawodawcę. Z jednej strony mamy więc prawo naturalne, wolność, a z drugiej strony mamy prawo pozytywne, a więc to prawo, które funkcjonuje w krajach współczesnych od mniej więcej XIX wieku, które stara się ograniczyć wolność w sensie pozytywnym, dlatego abyśmy mogli funkcjonować właśnie na tej zasadzie, że ta wolność dla wszystkich powinna być w jednakowym stopniu, powiedzmy, dostępna. I tutaj warto zwrócić uwagę na te powiązania pomiędzy instytucjami państwowymi i jednostką, z człowiekiem. Dlatego, że w przeciwieństwie do człowieka, instytucje, organy państwowe, one działają na zasadzie legalizmu, a nie na zasadzie wolności. Na zasadzie wolności działa człowiek, działa jednostka, a instytucje państwowe działają na zasadzie legalizmu. Co to oznacza? Oznacza to, że człowiek może postępować w ramach prawnych, w ramach tego prawa pozytywnego w ten sposób, że może robić to, czego prawo mu nie zabrania. Natomiast organy publiczne, instytucje państwowe, one funkcjonują inaczej. One muszą funkcjonować na zasadzie takiej, na jakiej prawo im zezwala. Czyli to jest ta subtelna różnica. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ważne jest w tym kontekście, kto kreuje prawo.
ten, kto kreuje prawo, on ogranicza wolność. I to jest bardzo istotne. Kto kreuje zmiany w konstytucji i kto uchwala nowe ustawy? Te osoby, a więc ustawodawca, on dokonuje świadomego ograniczenia tej wolności jako prawa naturalnego. I tutaj już jesteśmy powoli też przy demokracji bezpośredniej, dlatego że jeśli suweren sam współdecyduje o tym, jak wyglądają ograniczenia wolności w konstytucji i w ustawie, suweren, czyli obywatel, czyli społeczeństwo, to automatycznie on współuczestniczy dobrowolnie w tym ograniczeniu tej wolności dla siebie. Jeśli to robią inne jednostki, ustawodawca w demokracji, na przykład parlamentarnej albo w systemie autorytarnym, to wówczas mamy sytuację, że ktoś nam ogranicza wolność, prawda? Czy my nie możemy sami współdecydować o tym? Nie mamy takiej możliwości. I tutaj to jest bardzo istotne, dlatego że te ograniczenia, one nie mogą być nadmierne. My tutaj mówimy o zasadzie proporcjonalności, a więc chodzi o to, aby oczywiście ograniczać w pewnym sensie wolność jako prawo naturalne, dlatego aby wszyscy mogli funkcjonować na jednakowych zasadach, a z drugiej strony, aby zapobiec samowoli, aby zapobiec anarchii. I to jest ta kwestia tego wypośrodkowania. I tutaj jeszcze prosi taki przykład tego stanu wyjątkowego w czasie epidemii COVID-u prawie we wszystkich krajach świata. Tutaj została zachwiana ta zasada proporcjonalności, ograniczenia wolności ludzi. Bo to były działania chaotyczne, to były działania na hura i organy władzy państwowej, czyli suweren, a więc społeczeństwo obywatelskie jako suweren nie miało wtedy nic do powiedzenia. Natomiast ustawodawca nie zdał tego egzaminu z obiektywności i te ograniczenia były ewidentne. To były ograniczenia wolności, czyli to było niezgodne, absolutnie było niezgodne z prawem naturalnym i ta idea prawa pozytywnego, czyli prawa ustalonego przez człowieka, przez ustawodawcę, bariera tego prawa została absolutnie przekroczona. Dlatego tutaj jeszcze raz powtarzam, zasada proporcjonalności jest ważna, aby ustalać te ograniczenia tej naszej wolności, czyli po prostu tego wielkiego dobra ludzkiego, obok godności, który musimy przecież pielęgnować, a możemy to najlepiej robić w tym sensie, gdy sami możemy współdecydować o tym, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tego, co nam wolno, czego nie wolno, właśnie w ramach Polski, w ramach naszej konstytucji, jednak też o niej dzisiaj będziemy rozmawiać, to chciałam się zapytać o dwie takie koncepcje wolności, które wydaje mi się są najpopularniejsze w takim ujęciu politologicznym, czyli koncepcję Izajasza Berlina, który je wygłosił w 1958 roku, a mowa o wolności negatywnej i wolności pozytywnej, czyli wolności od, wolności do. Czym są owe te dwie koncepcje wolności i czym one się od siebie różnią? Koncepcja Berlina była bardzo ciekawa. On to sformułował w tym swoim dziele dwie koncepcje wolności. Właśnie mowa jest o dwóch koncepcjach wolności w 1958 roku. Rzeczywiście powtarzam to, co pani redaktor powiedziała. Wolność może mieć charakter negatywny i wolność może mieć charakter pozytywny, charakter negatywny. Tutaj przykłady można by mnożyć. To jest wolność od czegoś, wolność od prześladowań, wolność od strachu, wolność od wojny, wolność od głodu, wolność od prześladowań i tak dalej. Natomiast wolność pozytywna ma charakter właśnie tej możliwości dokonywania wyborów, a więc wolność do czegoś, wolność na przykład do zgromadzeń, wolność słowa, wolność wyznania, więc tutaj w grę wchodzą te tradycyjne wolności, wolność gospodarcza, to jest ta wolność pozytywna, wolność do czegoś, a nie w przeciwieństwie do wolności negatywnej, wolności od czegoś. Ale
Berlin właściwie miał na myśli przede wszystkim kwestię, tak jak pani powiedziała, politologiczną, więc kwestię polityczną, jeśli chodzi o to pojęcie wolności. I on sugerował, na przykład, jeśli chodzi o wolność pozytywną, miał na myśli wolność do na przykład wolnych wyborów, wolność do reprezentacji politycznej, wolność do sprawowania władzy, a wolność negatywną znowu w sensie politycznym rozumiał jako wolność od przymusu władzy, wolność na przykład od podatków, od obciążeń podatkowych, wolność od ingerencji władz w życie prywatne, wolność od bezsensownego wprowadzenia stanu wyjątkowego, na przykład w czasie pandemii. To jest ta wolność negatywna. Ale co jest ciekawe, czego Berlin nie zrobił, o czym nie pomyślał, on nie pomyślał o koncepcji demokracji bezpośredniej. Dlaczego? Dlatego, że on nie sformułował w swoich rozważaniach możliwości jednego wariantu możliwości pozytywnej, w sensie możliwości do bezpośredniego współdecydowania. To jest ciekawe. Możliwości do bezpośredniego podejmowania decyzji w ramach procesu politycznego. Tak daleko już nie poszedł. On właściwie koncentrował się na tej demokracji parlamentarnej, na demokracji reprezentatywnej, dlatego jeśli pisał o wolności pozytywnej, on pisał o wolności reprezentowania i wolności do wolnych wyborów i tak dalej. Natomiast brakuje mi tego trochę u Berlina, tego zacytowania właśnie demokracji bezpośredniej, bo przecież wtedy, jak to jest raptem, ile 60-70 lat temu pisał to, i demokracja bezpośrednia, ona była wtedy znanym sposobem podejmowania decyzji na świecie, jednak tego nie zrobił. Niemniej jednak, krótko mówiąc, mamy wolność pozytywną i negatywną, i w naszym rozumieniu musimy się zawsze decydować, która nam bardziej odpowiada, i to jest ciekawe, jeśli chodzi o nasze życie powszechne, codzienne, to mamy sytuacje, w których nieświadomie, podświadomie decydujemy się, która wolność jest akurat ważna dla nas, czy ta negatywna, czy ta pozytywna. Tak, tu też pewnie kwestie takie terminologiczne, że czasami sobie nie Tak. zdajemy z tego sprawy, ale jednak jakieś zdanie przyjmujemy, nawet gdy go nie wypowiemy bezpośrednio, tylko poprzez na przykład nasze Dokładnie. postępowania. Tutaj wspomniał Pan o tym, że brakuje tej koncepcji w ujęciu demokracji bezpośredniej, wolności do współdecydowania. W takim razie chcę pociągnąć ten wątek, zwłaszcza, że jesteśmy na kanale lub bezpośrednio. Jak wygląda wolność do współdecydowania i jak wyglądają w jakiś sposób te ograniczenia, bo też jednak istnieją pewne ograniczenia, na przykład podczas wyborów, cenzus wieku chociażby. No tutaj właściwie jest ciekawe pytanie. Ograniczenia, jeśli chodzi o współdecydowanie w ramach demokracji bezpośredniej, jeśli dobrze rozumiem, to właściwie w tym kontekście by należy się zastanowić zawsze, kto kreuje prawo. Kto kreuje prawo w państwie? O tym już mówiliśmy krótko, ale trzeba powiedzieć tak, jeśli robi to niewielka grupa polityków, tak na przykład demokracji parlamentarnej, parlamentarno-elitarnej, czy tam polskiej semidemokracji, wówczas mamy do czynienia z ryzykiem ograniczenia wolności milionów ludzi przez niewielką klikę, powiedzmy. Myślę tutaj nie tylko o Polsce, ale w ogóle o państwach autorytarnych albo właśnie parlamentarno-elitarnych, w której decyzje podejmowane są de facto przez elitę polityczną albo wodza partii rządzącej, jeszcze gorzej. Prawda? I tutaj ta elita polityczna, kilka osób, czy nawet wódz partii rządzącej jest w stanie ograniczyć tą wolność, tą naszą wolność. Rodzi się tutaj w tym kontekście następne pytanie, jak zabezpieczyć tą wolność obywateli? I tutaj łatwo jest odpowiedzieć, przez wybieranie właściwych osób.
Czyli jeśli wybieramy właściwe osoby do parlamentu, które nas reprezentują, którym możemy zaufać, które podejmują świadome, odpowiedzialne decyzje na szczeblu strategicznym i na szczeblu operatywnym, wówczas jesteśmy pewni, że ta wolność nie zostanie nadmiernie ograniczona. Ale tutaj już jesteśmy właściwie przy metodzie wybierania. Jak wybiera się te osoby? I to jest już właściwie temat na inną rozmowę, na następną rozmowę, bo tutaj już jest kwestia ordynacji wyborczej. Ale ja tutaj wracam do pani pytania. Właściwie jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, otóż demokracji bezpośredniej my nie mamy tego problemu, dlatego że suwerenem są obywatele, oni współdecydują, oni kontrolują zmiany konstytucji, oni kontrolują również ustawy, uchwalane ustawy. Jest ta ciągła kontrola poprzez referendum, poprzez inicjatywę ustawodawczą, czy weto wobec ustawy i tak dalej, i tak dalej. To są te instrumenty bezpośrednio demokratyczne, które nam gwarantują to, że te ograniczenia wolności, one nie będą nadmiernie nadużywane i one będą proporcjonalne do rzeczywistej sytuacji. Niemniej jednak, to, co pani pytała, ograniczenia istnieją, również w demokracji bezpośredniej. Te ograniczenia są z jednej strony oficjalne, że tak powiem, one są ustalone w konstytucji, zapisane w konstytucji, jeśli na przykład chodzi o kwestie polityki podatkowej albo budżetowej, wówczas te ograniczenia istnieją, nie można przeprowadzić referendum w każdej kwestii. To jest jedna sprawa, a z drugiej strony mamy inne ograniczenia. Tutaj ja nie myślę tylko o Szwajcarii, ale już przecież w starożytnych Atenach kobiety nie mogły brać udziału w procesie decyzyjnym. Niewolnicy też nie mogli brać udziału w procesie decyzyjnym. A w Szwajcarii kobiety uzyskały pełne prawo wyborcze dopiero w 1971 roku, także ponad 50 lat temu. Także te ograniczenia na pewno istnieją albo istniały. A poza tym, jeśli mówimy tutaj o tych ograniczeniach, oby tylko takie ograniczenia były, ale niemniej jednak to rzadko się mówi o tym, że mówimy często, naród podjął decyzję, naród zadecydował, naród. Ale to jest błędne, bo decydują obywatele. W skład narodu wchodzą również obcokrajowcy zamieszkujący na stałe dane terytorium, którzy bardzo często nie mają obywatelstwa, więc nie mają prawa głosowania, i dzieci. Dzieci to jest też naród, dlatego mówiąc o tych ograniczeniach, musimy mieć ciągle na uwadze, że naród to nie to samo co obywatele, a więc jak najbardziej ograniczenia istnieją. Generalnie jednak demokracja bezpośrednia umożliwia obywatelom kreowanie prawa, kontrolowanie tego prawa, a więc również kontrolowanie ograniczenia tej wolności, na co na pewno nie zezwala demokracja parlamentarna. I to jest właściwie kwintesencja i różnica pomiędzy tymi dwoma, powiedzmy, opcjami demokratycznego rządzenia państwem. Z jednej strony pośrednia, z drugiej strony bezpośrednia demokracja. No i właśnie tutaj chyba siłą rzeczy znowu jesteśmy przy konstytucji. Tak jak zostało wspomniane, na pewno się pojawia ten cały szeroki temat związany z ordynacją wyborczą. Myślę, że już teraz też możemy zapowiedzieć, że ta rozmowa się pojawi na kanale. Najpewniej to będzie nasza kolejna rozmowa, bo chcemy też te kwestie przed wyborami jeszcze na spokojnie poruszyć, ale tak czy siak jakby kwestia wolności się pojawia nie tylko w takim kontekście w konstytucji, bo przecież mamy cały rozdział o wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela. No i ta wolność jest tym nieodłącznym elementem demokracji. Tu na pewno się można spierać właśnie jakiej. Pan w jednej ze swoich publikacji nawet ją zatytułował właśnie jako Polskę określił mianem semidemokracji. Jak więc wygląda ta cała koncepcja wolności, idea wolności w Polsce w ramach właśnie tej semidemokracji?
na jaką wolność pozwala nam prawo? W Polsce, podobnie jak w innych krajach, wolność i jej ograniczenia są zdefiniowane w konstytucji. I to się zawsze zaczyna wszystko dobrze. We wszystkich konstytucjach ta wolność jest wyróżniona, ona jest zapisana, powiedzmy, wielkimi literami. Podobnie jest w polskiej konstytucji. W polskiej konstytucji jest nawet powiązanie godności z wolnością. Godność i wolność, poszanowanie godności, poszanowanie wolności i tak dalej. To jest artykuł 30 w Konstytucji i to się wszystko zgadza. Rzeczywiście to powiązanie wolności z samostanowieniem, z prawem do samostanowienia jest bardzo ważne i równie ważne jest powiązanie wolności z godnością ludzką. I to się wszystko zgadza w tym artykule 30, dlatego że godność ludzka to jest wartość, która nadaje nam sens naszemu życiu, ona kształtuje nasz pozytywny stosunek do otoczenia, ona pozwala nam działać świadomie, odpowiedzialnie, a więc tutaj już jesteśmy przy odpowiedzialnym społeczeństwie obywatelskim, wolnym społeczeństwie obywatelskim, a więc tutaj widzimy, że te powiązania między wolnością i godnością, one istnieją, one są zapisane w polskiej konstytucji jak najbardziej. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy sięgniemy do zapisów polskiej konstytucji, który mówi o ograniczeniach konstytucyjnych wolności i praw. Bo kolejny artykuł, 31 w Konstytucji, on mówi o tym, że wolność, konstytucyjne wolności i prawa można ograniczyć tylko na podstawie ustawy. Tylko na podstawie ustawy. Czyli po prostu już mamy znowu to słynne odwołanie do ustawy. A kto uchwala ustawy w Polsce? W Polsce uchwala ustawy Sejm. Sejm wybrany jest tak, jak jest wybrany, przez aktualną ordynację wyborczą. Dlatego już widzimy, społeczeństwo polskie nie może zawetować ustawy, a więc widzimy tutaj już tą wolną rękę dla rządzących w ramach tej klasycznej demokracji parlamentarno-elitarnej, która dzięki ustawie może nam naszą wolność ograniczyć. Czy obojętnie, czy to jest stan wyjątkowy w czasie epidemii, czy cokolwiek innego, my wiemy, jak na przykład w Polsce są te ustawy szybko produkowane, a więc my tutaj jesteśmy po prostu jako naród prawie 40-milionowy po prostu wystawieni na dobrą wolę rządzących, którzy mogą przeforsować na szybko ustawę w parlamencie i to na podstawie, legalnie na podstawie konstytucji. Oprócz tego ten artykuł 31 konstytucji, on mówi, że to ograniczenie wolności może nastąpić za pomocą ustawy, jeśli biorąc pod uwagę ważne przyczyny. I te przyczyny są zdefiniowane mniej więcej jako to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, to jest kwestia porządku publicznego, ochrony środowiska i moralności publicznej. To ja się pytam panią i państwa, co to jest bezpieczeństwo państwa? Co to jest porządek publiczny? Co to jest moralność publiczna? To są rzeczy, które są pojęcia, które są niezdefiniowane w Konstytucji. Czyli można uchwalić ustawę ograniczającą wolność, konstytucyjną wolność jako prawo naturalne człowieka poprzez ustawę, czyli akt prawny, który stoi niżej, w porównaniu z Konstytucją. Bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, moralność publiczna. To są wszystko pojęcia płynne, które pozwalają na szeroką interpretację, na ich szeroką interpretację. I tutaj mamy znowu do czynienia z tą silną, wszechobecną ustawą,
która tworzy prawo w Polsce. Jest wiele odnośników do ustawy w polskiej konstytucji, ale jeśli chodzi o wolność, to prawo naturalne, ten odnośnik jest szczególnie niebezpieczny według mnie. Ograniczenia wolności zostają wprowadzone przez ustawę. Dlatego tutaj znowu jesteśmy przy demokracji bezpośredniej. Jeśli byśmy mieli w Polsce narzędzia bezpośrednio demokratyczne, na przykład myślę tutaj konkretnie o wecie wobec ustawy, wobec uchwalania nowej ustawy, wówczas mielibyśmy kontrolę społeczeństwa nad, mielibyśmy kontrolę społeczeństwa nad ustawodawcą. Suweren, czyli obywatele, mogliby współdecydować, jednocześnie kontrolować to uchwalanie ustaw, które mogą być szczególnie niebezpieczne w sytuacji, gdy dochodzi do ograniczenia naszej wolności, a więc naszego prawa naturalnego. Jak w takim razie sprawić, żeby w Polsce ta wolność była tak naprawdę bardziej realna? Jak w ramach demokracji bezpośredniej realizować ideę wolności? Chociaż tak jak pan powiedział, w Polsce mamy częściej do czynienia z semidemokracją, demokracją pośrednią. Jak w takim razie uzdrowić tą polską demokrację bezpośrednią, żeby realizowała ideę wolności? Właściwie trudno jest coś uzdrawiać, czego nie ma w Polsce. My mamy tylko namiastki tej demokracji bezpośredniej, wątłe namiastki tej demokracji bezpośredniej. W Polsce brakuje instrumentu referendum obowiązkowego i wiążącego. Tego nie ma. Ideą demokracji bezpośredniej jest to, aby społeczeństwo, aby obywatele, elektorat mieli ciągłą kontrolę nad rządzącymi, czyli aby kontrolowali każdy etap procesu legislacyjnego, aby po prostu nie było możliwości, że powiem tak, Sejm czy Parlament wymyka się nam spod kontroli. Ten słynny miecz Damoklesa, on musi ciągle wisieć nad rządzącymi, czyli po prostu musi być ciągła kontrola społeczeństwa. Tego w Polsce nie ma, bo brakuje referendum obowiązkowego, wiążącego. A więc takiego instrumentu, który z jednej strony dawałby szansę do współdecydowania obywatelom, a z drugiej strony byłby to instrument kontrolny, wobec skuteczny instrument kontrolny wobec organów państwowych i lokalnych. Te namiastki demokracji bezpośredniej, które bazują w Polsce na inicjatywie uchwałodawczej, na inicjatywie ustawodawczej, one są nacechowane zbieraniem podpisów. One nie są wiążące i one nie prowadzą bezpośrednio do referendum. I tutaj właściwie leży problem. Bo my tutaj musimy ciągle mówić o prawie do samostanowienia, który nie funkcjonuje w polskim prawie, ponieważ obywatel polski jest pozbawiony możliwości decydowania w sprawach, które go bezpośrednio albo pośrednio dotyczą. I tym samym ograniczona zostaje automatycznie wolność, która właściwie jest w Polsce definiowana przez nakazy i zakazy z góry. Tak więc definicja wolności w Polsce, według mnie, ona sprowadza się do zapewnienia ludziom pracy, zabawy i konsumpcji. I tyle, bo o prawdziwej wolności nie możemy mówić. Prawdziwa wolność to byłaby wolność do współdecydowania. Oczywiście w polskiej konstytucji jest napisane tak, jak we wszystkich konstytucjach świata, że istnieją wolności zgromadzeń, wolność słowa, wolność religijna i wolność gospodarcza. Ale brakuje tego zapisu, ażby się prosiło. Nawet to nie musi być zapisane, ale to może wynikać z innych normatywnych zapisów. Chodzi mi konkretnie o tą wolność do współdecydowania. Wolność tego nie ma po prostu. Chodzi mi konkretnie o wolność, która wynika właśnie z prawa do samostanowienia. My mówimy, że Polska jest krajem chrześcijańskim i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam prawo do samostanowienia, ale z prawa do samostanowienia wynika to, ta możliwość współdecydowania. I tego w Polsce nie ma. I to wygląda w ten sposób, że właściwie mamy prawo do wolnych,
albo prawie wolnych, albo półwolnych, zwał jak zwał, wyborów raz na 4 lata. I głosując w wyborach, bawimy się w demokrację i nam się wydaje, że to już jest cała demokracja. A potem po wyborach przez następne 4 lata obywatel nie może współrządzić i on musi się stosować do reguł, które są kreowane przez przedstawicieli, których on de facto sam nie wybrał, dlatego że nie głosował nawet na osobę, tylko głosował na partię polityczną. I tutaj leży ten problem, także powtarzam, referendum obowiązkowe, referendum wiążące, do tego jeszcze skuteczne weto wobec uchwalanej ustawy mogłoby tą sytuację naprawdę uzdrowić i wtedy dopiero moglibyśmy mówić o skutecznym egzekwowaniu prawa do stanowienia, do samostanowienia, o skutecznym egzekwowaniu tego, co nazywamy wolnością. Moglibyśmy może nawet powiedzieć, że Polak rodzi się i jest wolny. Kto wie? Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że tym trochę smutnym wnioskiem tak naprawdę, ale jednak w dobrych nastrojach będziemy tą dzisiejszą rozmowę o wolności kończyć. Zobaczymy, co dalej z tą wolnością. No i zapraszamy chyba na rozmowę za tydzień, która się pojawi na naszym kanale, czyli na rozmowę o ordynacji wyborczej do naszego polskiego parlamentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ze mną na kanale lub bezpośrednio był profesor Mirosław Matyja. No i tak jak też już wspomniałam, w tym duecie będziemy się jeszcze tu pojawiać nieraz. A dla Was, drodzy Państwo, widzowie Wicki, taki apel, że jeśli chcecie być na bieżąco z tym, o czym tutaj rozmawiamy, to możecie albo wejść na naszą stronę lub bezpośrednio.pl, albo po prostu subskrybować nasz kanał, bo tam się pojawiają niemal codziennie jakieś materiały o demokracji bezpośredniej.